Zagram w Battle z Barteku, ale na trybie lifestyle. To się może przydać. Skąd wiedziałeś, co się może przydać? Skąd ci się wziął pomysł, że może się przydać włączenie nagrywania? Aktualnie nie ma żadnego wolnego serwera do gry. Jakie masz plany na przyszłość? Żeby wstawić ten odcinek. Z tego odcinka robimy podcast, widzowie. Barteku podcast i w dzisiejszym odcinku moim gościem jest Pawlix, którego kanał w dzisiejszym odcinku przejmujemy na mój. Pierwsze pytanie, ile pan miał lat, jak się dowiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje? Jak to nie istnieje? Żartowałam! Dokładnie. Where is this, this? Chodź mi tu pomóż, a ty tam w bazie siedzisz. A, ja chciałam iść do tych żółtych smerków. No szalej, no, gin! No, czemu on jest? No i czemu ty mi nie pomogłeś, Pawlix? O, bed, okej, beda im strzum. Co ja mam robić? PvP na rapy.pl jest całkiem dobre. Czemu tobie się głos zmienił, jak tak szybko gadasz? Ty w ogóle jesteś jak mój pan od matematyki, któremu cały czas się głos zmienia. Ja idę pod jaksy, spokojnie, pomału. Po co się śpieszyć? Umarłem! Znaczy nie umarłem! To właśnie jest problem, że nie umarłem. Popełniłeś samobójstwo? Nie wierzysz w Boga! Popełniasz samobójstwo! Takie to właśnie jest wasze pokolenie. To właśnie jest problem, że nie umarłem. Nasze bloki są zajebiste. Karobury, ale tutaj mam małą ojczyznę. Dobra, jak zrobić fireball jumpa na rap.pl? Tak, nie poradnik. Da się. Michael! Michael? Michael Jackson! Jeśli by umiał dancehall! Robi moonwalka! Robi moonwalka, ale to bedło. Moonwalk tu działa znakomicie. Da się tutaj jakoś wypłacić serta? Nie. Czekaj, ja chyba wiem jak. Nie, spoko. Bartek skacze po drzewach. Wilk. Pawlix jest... TNT jumpy da się robić jak Adam Małysz. Musimy kiedyś całą ekipą EBS zrobić tripa i pojechać do Władysławowa. Gdzie to jest? Ja nie wiem co to jest za miasto, ale musimy tam kiedyś pojechać. Ja w ogóle nie wiem, czy takie coś istnieje. Teraz wymyśliłem jakąś nazwę. Sam, że albo nie, na jeszcze lepiej. Gdzieś. Albo pojedźmy z ekipą. Jaką ekipą? Friza. Friza? Dobry pomysł. O nie. Pawlix i jego licencjat. Powiedz coś po niemiecku. Was has drej, your mami. Bonjour. Pawlix. A czekaj, ja mam tutaj gdzieś zeszyt od niemieckiego. A few moments later. Na tablicy są kremówki. Nigdzie się go nie ma. Czemu mnie ktoś wywalił w kosmos? To ten żółty. Sabah Alpair. Piwo to jest Glacierte Frichte. To powtórz ten wyraz. Fluder Meizen. Nieprawda, powiedziałem ci Glacierte Frichte. To znaczy piwo. A to nie są szklane frytki? Także to świetny serwer do nauki niemieckiego. Tak, żarcik elegancie. Czemu on ma cheaty, debilu? O, fajne makro, czy co ty tam masz? Nie, no, jestem po prostu dobry. Dobra, bij się dalej. Nie, czemu? Co to za ten... Very fresh container. Very fresh container! Aha, do lobby mnie wyrzuciło. Nie no, pracownicy IKEA łóżko psuli. IKEA, don't ban me my channel, YouTube admins. Yes. Ej, może byśmy zrobili razem taki film jak Blue. Czemu oni się fokusują na nas, na youtuberów? Na youtuberów taki fokus, ale sz... Nie umiesz PvP? Nie, ja nie umiem PvP. To nie jest umiem content. PvP. Wszystko to S. Godbridge siada, Teli siada, nawet klacze raderkowe. Szkoda, że tam napisu nie zrobiłeś, bo ja normalnie już zmieniałam 5 minut. Coś ty nam śpiewał. Patrz, jaki Godbridge zrobię. No dawaj. Zero scaffolda. Przepłynął. Do Polski! Film miał na celu uradzić języka niemieckiego, polskiego, francuskiego i pracowników IKEA. Wierzy Morsek śpiewał o tym, że podrabia Pawlixa. Widzowie, Pawlix tak naprawdę jest moim największym hejterem. Ja go dodałem dlatego, żeby wszystkich brudów mnie nie wyjął. Tak naprawdę. Ale to wszystko i tak już wie Werdenga. Barteku, jak masz na imię? Mam na imię Wiktor, a co? Dlaczego masz link Barteku? No bo to jest moje drugie imię. Oglądałeś kiedyś Karola Gaminga? To była taka podróba Tobiasza, to on tak naprawdę miał jakoś inaczej na imię. Swoim drugim imieniem kanał nazwany. Ej, chcesz taki szary, świecący się proszek?
A może jednak nie idę do baza? To idź do bazy McAllistera, aka Trębuska. O nie, dobra. Nie. Dobra, ja idę na niego. Czy jesteś Szumbeda? Tak. Ogólnie to my to nagrywamy 25 grudnia. Ogólnie to nagrywamy 25. Film pewnie się pojawi w marcu. Rozumiem. Znalazłem diaksy. Choinki mają liście ogólnie. Choinki mają igły, Pawlik. Co sądzisz o kontencie Lego? Lubię Lego. Czy się opłaca robić content o Lego? Tak, idealnie się sprawdzisz nagrywając taki content o Lego jak Goldie. Jaki content robi Goldie, bo nie pamiętam. Właśnie nie nagrywa. Od chyba półtora to roku. Zobaczyć. Sklep ze serca. A sklepik tutaj to totalny koks i zaraz się przekonacie. Kupuję sobie konia. Konia! Konia Bedwars, tak? To będzie miał miniaturkę. Teraz ty musisz mosty budować. Wróciłem. Dziękuję. Dobra, teraz brzmi jak Trębuszek. Kim jest Trębuszek? On to będzie ogólnie odgrywał rolę baza w Kevinie. Czekaj. Zabili mi konia i zabiją mi jeszcze mnie! Przez ciebie, wszystko twoja wina. Dlaczego ja? Odwzorujmy parę dokumentów Minecraft. Tak, i to będzie zamiast ciągłej loczki i ciągłej klocki. Wieściojki! Dobra, jedno TNT. Drugie TNT. Dobra, głos mi się naprawił. Kup 20 TNT. Dobra, gdzie jesteś? In bazę. Red. Na różowo, tak. Na różowo. Dobra. TNT! No nie, atakują mi Petera, Bartekusa, Susa. Moim zdaniem pomysł na połączenie Bedwars i Lifesteal jest naprawdę świetny. I taki fun fact, tam miałem taki pomysł zanim powstały rapy.pl. Ale oczywiście, no po co miałbym robić taki serwer?